Numer 10 Bartosz Kołutowiec. Numer 13 Mariusz Jurasik. Numer 14 Krzysztof Bernacki. Numer 22 Kamil Kieroch. Numer 33 Karol Szewczyk. Numer 98 Grzegorz Chłupka. Numer 1 Łukasz Adamiak. Z drugą Jakub Wajkowicz. Z numer 3 Przemysław Urbaniak. Z piątką Bartosz Barmijak. Numer 7 to Bartosz Ziółkowski. Z ósemką Karol Nowicki. Numer 10 Denis Wołęce. Z 12 Daniel Wórski. Numer 13 Marcin Stefaniec. Numer 24 Michał Bekiś. Z numerem 25 Michał Banaś. I z numerem 26 Łukasz Kamlora. Sędzią mierzący czas Bartłomiej Kowalczyk-Subajtowa. Trzeba było wypracować niektóre elementy gry i ja myślę, że to nam dzisiaj udało, bo Ostrowiec tak bardzo fajnie niektóre momenty zagrał w obronie. Nam to pasuje, żeby być przygotowanym do następnych meczów. Trochę obawialiśmy, trochę. A jak generalnie ten przebieg meczu wyglądał według trenera? No jeżeli zwrócić uwagę, że wszystko robili od obrony, to bardzo fajnie. Zdążyli zrobić w obronie to, nad czym ćwiczyli w ciągu tygodnia. Ta różnica bramkowa dosyć spora, 32 do 20, no to widać chyba trochę różnicę poziomów. Ja myślę, że Ostrowiec dał teraz więcej pograć swoim młodym. Nie grali te chłopaki, które zawsze wychodzili w pierwszej siódemki. Z jednej strony, a z drugiej strony dobrze zagrali nasi bramkarze, nasza obrona. Teraz stajecie przed dosyć trudnym wyzwaniem za tydzień. Wyjazdowy pojedynek. Z kim będziecie grali? Tarnów. Tarnów będziemy grać na wyjeździe. Mecz będzie taki ciekawy z jednej strony, z drugiej strony bardzo ciężki. No ja myślę, że jeżeli chłopaki będą więcej zaangażowani i będą grać więcej z dyscypliną, to będzie dobrze. Jak według ciebie dzisiejszy pojedynek, to taki przewidywalny był scenariusz dzisiaj, czy raczej nie? W szatni były takie nastroje, że no oczywiście jak przed każdym meczem, że musimy podejść mocno do każdego meczu, wygrać go pewnie, no ale że aż taki wynik, to raczej chyba się nie spodziewaliśmy, że aż tak wysoko wygramy. No co cieszy i nas, i kibiców, i sztab szkoleniowy. Nie wiem jaki jest sposób, na pewno przygotowywaliśmy się do tego sezonu całego, tak samo jak do każdego innego, może roczne doświadczenie, więcej zawodników mamy takich już, którzy ograni są na tych parkietach pierwszoligowych i wydaje mi się, że to jest głównie celem do naszych zwycięstw i do tej gry takiej regularnej, bo z meczu na mecz wygrywamy i to cieszy. No właśnie, już nie ma tych nerwówek takich, dzisiaj przewaga w zasadzie 12 bramkami. No tak, właśnie chyba tutaj wychodzi to doświadczenie i taka już spokojna głowa, gdzie prowadzimy wysoko do przerwy i wracając z szatni na drugą połowę, powiększamy przewagę i dorzucamy kolejne bramki swoim przeciwnikom. A jak za tydzień, jak sądzisz, to będzie trudny pojedynek? Za tydzień wydaje mi się, że to będzie pojedynek o pierwsze miejsce już na koniec całej rundy. No wydaje mi się, że jeżeli my wygramy, nie chcę jakoś tam spekulować, ale wydaje mi się, że powinniśmy dowieść te pierwsze miejsce do końca.